Krzysiek, bardzo miło nam Cię gościć w studiu telewizji Sądeczanin. Witam serdecznie. Emocje już opadły, troszeczkę czasu minęło. Jak czujesz się po swojej wygranej przez nokaut walce na gali BFC 1 w Nowym Sączu? Cóż mogę powiedzieć. No, stosunkowo walka nie trwała zbyt długo. Czuję się bardzo dobrze, przez co jestem nastawiony jeszcze bardziej na tą kolejną walkę, która się szykuje teraz. No co, no, tamtą walkę traktowałem bardziej jako taki sparring, takie przetarcie, żeby po prostu wyładować te emocje i trenować dalej. Miałeś czas odpocząć w ogóle? Znaczy, no to było kilka dni odpoczynku, tam 2 czy 3 dni tak na luzie, bez treningu, a później już z powrotem na salę. Datę tej walki już znałem, także to już wcześniej wiedziałem o tej walce. No i cóż, no nastawiałem się po prostu, jako tą walkę chciałem po prostu stoczyć, no jak najwięcej wiadomo z niej wyciągnąć. No, stało się jak się stało, że skończyła się w drugiej rundzie. No cóż, no teraz czekam na kolejną walkę. No właśnie, bo walczysz w sobotę w Niemczech o pas młodzieżowego mistrza świata Federacji WBC. Tak, tak. Masz 23 lata, już walczysz o taki pas, jak się z tym czujesz? No cóż, na pewno to jest jakiegoś rodzaju pewnego wyróżnienia, tak? No, walka już o taki poważny tytuł, no w takim wieku już powiedzmy, no to jest naprawdę sukces, no nie? Sama walka to już jest sukces, no i cóż, no teraz trzeba wszystko robić, żeby w sobotę poszło wszystko po naszej myśli, tak jak jest zaplanowane i żeby to odbyło się na naszą korzyść. Ile tygodni łącznie przygotowywałeś się do tego pojedynku? No łącznie jakby to wszystko zliczyć, no to w zasadzie przygotowuję się od początku roku. No to jakby nie patrzeć, to jest 5 miesięcy, tak? No wiadomo, przygotowałem się pod tamtą walkę wcześniej, aczkolwiek no już miałem w głowie tą kolejną, przez to jakby to powiedzieć, no to wszystko się kumulowało, wiadomo. No. Cały ten okres no, przechodził bardzo dobrze, pomiędzy tym wszystkim sparowaliśmy z wieloma dobrymi zawodnikami. Jak ostatnio nawet gdzieś pisałem, sparowałem tam z Nikodemem Jerzewskim, z chłopakami od nas z klubu, z jakichś innych klubów w Nowym Sączu. Nawet miałem ściągniętego zawodnika z Niemiec, także też mogłem sobie zobaczyć, jak oni tam boksują, jak wygląda ta niemiecka szkoła boksu. Także no, uważam, że jestem dobrze przygotowany i że wszystko pójdzie po dobrej myśli. Wyjeżdżasz, jak powiedziałeś, no tutaj jeszcze przed nagraniem, dzisiaj w nocy do Niemiec, tam gdzie będziesz toczył swój pojedynek, do Magdeburga, ile dobrze pamiętam. Jak sytuacja wagowa? Zrobiłeś już ten limit? Udało się? Tak, sytuacja wagowa jest ogarnięta, wszystko jest w porządku, limit jest osiągnięty. No tak jak mówiłem wcześniej, no wyjeżdżamy już najprawdopodobniej dzisiaj w nocy, bo ważenie jest jutro o 14, no też dojechać do Magdeburga, no to jest jednak trochę czasu, tak. Mhm. To jest no, dość kawałek, 800 km, także. Twój rywal? Jest niepokonany. Stoczył 10 pojedynków, ty stoczyłeś łącznie 6, jeden decyzją sędziów przegrałeś, 5 zwycięstw. Porównując wasze rekordy, na papierze, mówiąc kolokwialnie, on jest faworytem. Tak, no na papierze oczywiście on jest faworytem, on jest niepokonanym zawodnikiem. Jadę do niego, wiadomo, no będzie jakaś tego rodzaju presja, no aczkolwiek ja jadę po swoje, tak. Zawsze takie największe walki właśnie kończyły się w ten sposób, że to ten słabszy zawodnik jechał do mocniejszego i wyrywał od niego pas, czyli to najwyższe trofeum, tak? Cóż, no jeśli chodzi o nasze bilanse, no wiadomo, tam jest niewielka różnica, aczkolwiek też nie jest to zawodnik jakoś nokautujący. Co widać po bilansie, tam ma 10 wygranych i tylko 2 tam przed czasem. No, oglądałem jego walki, no cóż mogę powiedzieć, no jest dobrze przygotowany technicznie, aczkolwiek ja też jestem bardzo dobrze przygotowany i liczę na to, że będzie bardzo dobra walka na pełnym dystansie 10 rund, chyba że się coś wcześniej po prostu nadarzy, sytuacja, no to trzeba będzie, jak to się mówi, iść za ciosem, no i kąsać jak ten wąż, nie? Nowy Sącz wypuścił w świat kilku ciekawych bokserów. Można by tutaj wspomnieć na przykład Tomka Gargulę, czy obecnie walczącego jeszcze, próbującego odbudować swoją karierę Andrzeja Sołdrę. Ale takiego pasa, o jaki ty walczysz, to Nowy Sącz jeszcze boksersko nie widział. No zgadza się, no nie było jeszcze takiej walki, jeśli chodzi o zawodników z Nowego Sącza. No dlatego będę przecierał ten szlak, no oby z sukcesem. Także no, trzymajcie za mnie kciuki bardzo mocno. Trzymać kciuki na pewno będziemy, jak i cały Nowy Sącz, nie tylko ta sportowa część, bo promujesz nasze miasto, nasz region. Załóżmy, że walkę wygrywasz, czego ci serdecznie życzymy. Co dalej?
No co będzie dalej, to jeszcze zobaczymy. No na pewno jest już, jeżeli jest wygrana walka, wiadomo, jest jakieś tam prawo do rewanżu, także przypuszczam, że to będzie jakaś walka po prostu rewanżowa. W przypadku porażki, czego oczywiście nie zakładamy, ale powiedzmy o tym, jak widzisz swoją dalszą karierę, co będziesz chciał? Nie potrafię w tej chwili tego powiedzieć. Celuję tylko w wygraną. Co będzie dalej, no to zobaczmy po walce. Nie ma co spekulować, wiadomo, trzeba swoje zrobić. No jak najlepiej się pokazać i przywieźć co swoje, tak? Jasne, no omówiliśmy chyba wszystko. Serdecznie Ci dziękujemy za wizytę, no i trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i zdrowia przede wszystkim. Dziękuję również serdecznie, no, pozdrawiam serdecznie kibiców, wszystkich mieszkańców Nowego Sącza oraz serdecznie pozdrawiam wszystkich sponsorów, którzy mi pomagają i którzy mnie promują. Bardzo dziękuję.